Zapraszam do oglądania, lajkowania i subskrybowania kanału. Witam z oazy Huacachina. Mała oaza na pustyni Atacama, położono kilka kilometrów od miasta Ica. Podobno w tej lagunie mieszka syrenka. O, właśnie pozuje do zdjęcia. Nie spędzimy tu jednak dużo czasu, sumy tu ino przejazdem, a więc krótki spacer, zdjęcia i ruszymy poszaleć na wydmach pojazdami buggy. Krótki przegląd. I jademy. Co tu ciekawego jeszcze idzie robić? Ano, pojeździć na desce po piosku. A to był nasz super driver Chamo. Let's go! Nawet zapierdala to! Robi to, uciecha i
Nie trzeba wychodzić do góry, bo przyjadą na rynkomie na dół. Dobra, ostatnia bateria się kończy w dronie. Oni się zwijają, to my się też będziemy zwijać. Jeszcze trzeba przejechać do Naski. No i dobra, najedliśmy się piosku, ruszymy dalej, jadymy do Nazca. Nazca jest znane z tego, że wszyscy tu jeżdżą tylko i z geoglifów. To jest królestwo tylko. Co drugie auto, albo i więcej. A to był nasz base camp w Nazca. W środku wygląda lepiej niż na zewnątrz. Małe lotnisko, czekamy na swój lot. I lecimy. Nagrywać muszę przez szybę, to obraz będzie trochę niewyraźny. Nie wiem czemu, ale nie pozwalają otwierać okien. No trudno. Wzmocnia trochę obraz, żeby było widać. Widzicie, tu jest małpeczka. W sumie na tej pustyni znajduje się około 800 linii prostych układających się w 300 figur geometrycznych i 70 wzorów zwierzęcych i roślinnych. Likiery mają nawet 365 metrów długości. A tu tego jest więcej. Jakiś jaszczur, figury geometryczne i wygląda jak kanarek z wielkimi łapami. On tak tym fligrym
leciał na lewo, prawo, że mi się zaczęło śniadanie przelewać w brzuchu, więc chyba już pora kończyć lot. A tam widzicie tego chłopka? Kogo on wam przypomina? Jak myślicie, kto to jest? Teryny te kiedyś były bardzo zielone. Potem pochłonęła to pustynia i prawdopodobnie te obrazy to są taką formą modlitwy do bogów miejscowej ludności. Prośba o to, żeby przywrócić im właśnie rośliny, zwierzęta. Bo jak widzicie, teraz tu jest inna pustynia, na której prawie nigdy nie padze deszcz. Albo inna teoria godo, że kosmici oczywiście. A wy jaką myślicie? Foki to zrobiły, czy miejscowo fest zdolno ludność? Miejsce oznakowane. Tak się dziwą na te naklejki i co tu widzę. Kazimierz Górniczy. No to pozdrawiamy. Ale czy to nie ma kaś przy Sosnowcu? Bo jest też Kumaj Podróże i a2but.pl, sprzedaż maszyn drogowych. Niezły zasięg mają. Przed nami dzisiaj jeszcze bardzo długo droga. Pojadymy aż do Arequipy, to jest jakieś 800 km. Ale odwiedzimy jeszcze pora małych miejsc po drodze. Najpierw będzie to winnica. A robią tu też pisco. To taki bimber z winogron. Mają tu niezłą aparaturę i zaraz będziemy testować. Winnicy mają też na zapleczu taki własny muzeum. Wszystkie eksponaty, jakie tu widać, to są to, co ludzie znodli na pustyni. Państwo się tu za bardzo tym nie interesuje, więc ludzie sami podjęli taką inicjatywę. Tiene 8 grados de alcohol y es curada con pisco para cortar la fermentación y no se vuelva vinagre. Primer jugo de la uva que se deja fermentar de 7 a 9 días, un vino joven, uva quebrada. Coś to nalało, a to jest wino. Daj co mocniejszego. Pisco. Cuando los caballeros escuchen la palabra pisco, se van al centro. Ja, to jest dobre. Jak to dobrze jest mieć swojego szofera. I jedziemy dalej. Dolina Jałka.
wpadli my jeszcze po drodze na degustację oliwek. To jest taka dolina na środku pustyni, kaj rosną ino drzewa oliwne, które mają już po 400 lat. Tam widać. I tu sobie idzie kupić różne produkty z tych oliwek, co robią. Nie ino oliwa. Zaraz pokorza, co tam mają. Oliwki w całości, pasty i nawet miód. Te groźne bestie pilnują stoisk. Pakujemy oliwki i jademy dalej. Jedziemy drugą panamerykańską. To chyba jedna z najdłuższych dróg na świecie. Biegnie przez 17 państw, przez góry, doliny, pustynie. Prowadzi od Alaski aż do Argentyny. My przejedziemy przez jakieś kilkaset kilometrów. Czeka nas widokowy odcinek nad oceanem. Ta trasa też jest niestety bardzo niebezpieczna. Ginie tu bardzo dużo ludzi. Kościół Trzech Czaszek. Ludzie zostawiają tu zdjęcia osób, które właśnie zginęły na tej drodze. Przy zdjęciach zapalają świeczki i zostawiają prezenty.
prezenty tak jak widzieliście. Czy była to puszka piwa, cukierek albo liście koki. To co lubiła osoba, która zginęła. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Zapraszam za tydzień na następny odcinek z Peru. Nara.